Pierwszy trening zaczęliśmy wczoraj na boisku przy ulicy Różanej. Dzisiaj kontynuujemy dalszą część treningów. Jutro rozgrywamy pierwszy sparing ze Stalą Stalowa Wola. I ten okres przygotowawczy właśnie będzie przeplatany serią gier sparingowych. Do tego jest wpleciony też mecz Pucharu Polski, druga edycja, bo w pierwszej wylosowaliśmy wolny los. Także myślę, że wszystko będzie takie przebiegało zgodnie z tymi wszystkimi ustaleniami, które sobie zaplanowaliśmy. Na pewno mocniejsza liga, na pewno bardziej atrakcyjniejsza, na pewno bardziej kosztowna z tego względu, że połączyły się teraz cztery województwa, także na pewno myślę, że i dla kibiców chyba będzie to atrakcyjniejsza liga. Mam nadzieję, że tak jak w tamtej rundzie też uda nam się osiągnąć jakiś bardzo przyzwoity wynik. I przygotowujemy się do tej ligi też mocno zmobilizowani. No na pewno po tych barażach, gdzie nie awansowały Motor, gdzie nie awansowała Garbarnia, doszło dwóch faworytów w tej lidze. Bardzo mocne są z drużyny tam z lubelskiego województwa, takie jak Karpaty Krosno, jak Resowia Rzeszów, Stal Rzeszów. Także myślę, że zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, zobaczymy, ocenimy to po... Myślę, że już po rundzie jesiennej będzie widać, w jakim miejscu się ulokujemy. Tak jak to zawsze bywa, no chcemy walczyć o tą przynajmniej pierwszą szóstkę i mam nadzieję, że tak się uda tą drużynę poskładać, żeby w tej pierwszej szóstce się znaleźć na zakończenie rundy jesiennej. Już się kadra zmieniła, już odszedł od nas Aleks Szram, odszedł Marcin Grunt, odszedł Mateusz Jagiełło, Paweł Czajkowski przebywa na testach w Olimpii Grudziądz. Co do dalszych jeszcze ruchów kadrowych, zobaczymy, czy ktoś jeszcze odejdzie. Na pewno też będziemy starać się pozyskać zawodników w miejsce tych zawodników, którzy nam ubyli. W tej chwili zawodnikiem, który do nas dołączył, jest Mateusz Podstolak. Jest to zawodnik, który wychowany w Stali Mielec, który ostatnio grał w Wólczance Wólka Pełkińska. Testujemy pozostałych zawodników, głównie młodzieżowców. Zobaczymy jeszcze, w Zwartą Sieradz będzie testowanych paru zawodników. Zobaczymy, czy jak będą wyglądali na tle naszej drużyny, czy to będą wzmocnienia. Jeżeli zobaczymy, że zawodnik poziomem przewyższa zawodników mojej drużyny, to na pewno będziemy chcieli z nim podpisać umowę, bo zdaję sobie sprawę, że chcemy ten poziom drużyny cały czas podnosić. No nie ma problemu, mówię ci, dobry gość jest i wiesz, on się nie będzie na pewno brał na operację, jeżeli to nie będzie skuszał. To tak z tego założenia to wiesz, wychodzą. Także tu ci go może ze całego portfolio. No, jeśli chodzi o sparingi, został opracowany plan sparingowy. Myślę, że tutaj trener Krawiec, który zostaje z nami, który będzie dalej trenował KSZOT 1929, no, poukłada to wszystko tak jak do tej pory. I myślę, że z optymizmem należy patrzeć na nadchodzący sezon. Ta trzecia liga zorganizowana w tym sezonie będzie kosztowniejsza, tak? Bo w zasadzie zostają tylko trzy drużyny ze Świętokrzyskiego. Dochodzi województwo lubelskie, dochodzi województwo podkarpackie, także wyjazdy będą dalsze, na pewno kosztowniejsze. Być może trzeba będzie zorganizować noclegi też dla piłkarzy na tych dalszych wyjazdach. No natomiast my w tym momencie jesteśmy też na etapie dopinania budżetu. Tutaj przed nami ostateczne już rozmowy z miastem Ostrowiec, z panem prezydentem Ostrowca Świętokrzyskiego i no nie ukrywam, że gmina jest podstawowym, głównym sponsorem. Natomiast my ze swej strony również nie lubię tego określenia, jakichś mniejszych sponsorów szukamy, ale ta grupa sponsorów, która do tej pory nas wspiera, ja myślę, że dalej będzie nas wspierać i tak jak mówię, optymistycznie patrzę na nadchodzący sezon. No, na pewno rozbudzone nadzieje po rundzie jesiennej były, gdzie to drużyna naprawdę zagrała bardzo dobrze, dużo świetnych meczów. No, natomiast też należy zejść na ziemię. No. Przed sezonem miejsce w pierwszej trójce bralibyśmy w ciemno. No. W tym momencie była szansa powalczenia o awans i do końca, w zasadzie do ostatnich kolejek, biliśmy się o ten awans. No, byliśmy
co tu dużo mówić, z tabelą, z punktami nie dyskutujemy, te kilka punktów mniej od Garbarni, ale cóż, wszystko przed nami, należy patrzeć do przodu i ja nadal wierzę, że Krzo będzie walczyć o jak najwyższe cele, również w przyszłym sezonie. W tym momencie nie chciałbym stawiać żadnych celów przed drużyną, bo na razie mówię, skompletujmy kadrę, tak to co tutaj możemy zrobić, to robimy i oczywiście przed rozpoczęciem sezonu, jeszcze przed nami oczywiście Puchar Polski, gdzie w pierwszej rundzie trafiliśmy na fajnego rywala, jednego z dwójki, ale będzie to mocna drużyna na pewno i po prostu wtedy zdecydujemy, o jakie cele będziemy grali.